Minęło już naprawdę sporo czasu od ostatniego nocnego vloga, dlatego że był wielki post. Ale skoro post się skończył, skoro wróciliśmy do normalnej ramówki, to oczywiście w niedzielę nocny vlog. Serdecznie zapraszam. Najpierw jak zawsze czołóweczka, a potem nocne gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo się cieszę i bardzo Was witam w kolejnym nocnym vlogu, czyli w takiej spokojnej edycji vloga, gdzie tak naprawdę w ogóle obrazków, a trochę więcej gadania o jakichś takich poważnych sprawach. Zanim do tematu, o którym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, to tylko małe podziękowanie i zaznaczenie pewnego prostego faktu. Jak pewnie też zauważyliście, kilka dni temu, tydzień temu, dobiliśmy do 300 tysięcy subskrypcji. Nawet udało mi się ten moment na żywo zahaczyć i nagrać. Kochani, nie chodzi oczywiście o liczby. Gdyby was tutaj były dwie osoby, albo jeśli was będzie 10 milionów, tak samo się będę cieszył. Ale z każdej tej osoby, która odwiedza ten kanał, która raz na jakiś czas, niektórzy ciągle, niektórzy rzadko, ale kiedy oglądacie te filmy i mam nadzieję, do czegoś one was prowadzą, do czegoś dobrego, strasznie, ale to strasznie się z tego cieszę. Więc chciałbym wam wszystkim 300 tysiącom bardzo serdecznie podziękować. No i czekam na kolejne 1, dwie tysiąc milion osób, do których będę mógł coś tam pogadać. Naprawdę czuję się zaszczycony i bardzo mi miło, że chcecie ze mną trochę tych czasów swoich spędzać. Moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to. Chciałbym Wam opowiedzieć parę słów o zazdrości. Oczywiście mówiłem o tym już wiele razy, ale to jest taki temat, który ciągle myślę wraca i ciągle jest aktualny i z którym się też bardzo wielu z Was zmaga. Chciałbym kilka rzeczy, żeby Was na ten temat naprowadzić i pokazać Wam też kilka jakby rozwiązań. Moi drodzy, pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o zazdrość, czyli takie uczucie, taką emocję, a czasem wręcz taki. Całożyciowy stan, który może rzeczywiście zrobić z życia piekło, pierwszą rzeczą trzeba zrobić, to trzeba, kochani, oczywiście sobie nazwać dwa rodzaje zazdrości. Jest zazdrość, którą można by nazwać zdrową zazdrością, i jest zazdrość, która jest złą zazdrością. I jakby bardzo koniecznie trzeba te dwie rzeczy odróżniać. Oczywiście może być dosyć cienka granica między jedną a drugą, i czasem zdrowa zazdrość przez długi czas może być zdrowa, żeby się w końcu przyrodzić w taką chorobliwą, ale myślę, że warto jakby to odróżnić. Dlaczego? Dlatego, że zazdrość jest generalnie super pomysłem. W sensie zazdrość pochodzi od Pana Boga. Mój to zazdrość nie jest grzechem, tak po prostu, że każda zazdrość jest grzechem. Nie. Zazdrość jest pewną cechą, jest emocją, jest stanem, który pochodzi od Ducha Bożego. Oczywiście mówię o tej zdrowej, dobrej zazdrości. Dlatego, że dobra zazdrość jest niczym innym jak sięganiem do góry jest niczym innym, jak chceniem, żeby być lepszym, żeby być świętszym, żeby być doskonalszym, żeby być no kimś po prostu wyżej, niż jestem aktualnie. I ona, mówię, w zdrowy sposób pojmowana oczywiście, jest niczym innym, jak po prostu pędem ku górze, jest tak naprawdę zaproszeniem od Ducha Bożego, który ci pokazuje ideały, pokazuje ci cele, pokazuje ci jakby poziomy do osiągnięcia i zaprasza cię, chodźmy tam, bo chciałbym w tobie zrobić coś lepszego, doskonalszego, pięknego, i tak dalej. Więc kochani, nie bójcie się jakby zazdrości jako takiej. To nie jest tak, że dobry chrześcijanin, dobry człowiek nie powinien nigdy odczuwać zazdrości. Nie. Ostatnio tak rozmawialiśmy z jednym z moich braci, z Tomkiem Nowakiem oczywiście. Na temat księdza biskupa Grzegorza Rysia. I my mu naprawdę szczerze zazdrościmy. Jak patrzymy na jego kaznodziejstwa, jak patrzymy na to, co on mówi, jak patrzymy, jaka modlitwa, tego mu najbardziej zazdrościmy, jaka modlitwa musi stać za jego ogłoszeniem, to powiedzieliśmy, że to bardzo prosto z My mu po prostu cholernie zazdrościmy. Ale to jest dobra zazdrość. To nie jest zazdrość, która, no właśnie, chce go zepchnąć na bok, tylko taka zazdrość, że ja bym chciał doskoczyć trochę tam, gdzie on. Chciałbym pójść w jego ślady, w sensie uczy, uczę się od niego. I to jest, kochani, dobra zazdrość. Oczywiście, oczywiście istnieje również zła, chorobliwa zazdrość. I moi drodzy, co z tą drugą zrobić? Bo ja myślę, że wszyscy oczywiście czujecie, kiedy to jest coś dobrego, kiedy to jest, kiedy to jest coś złego. Dobra zazdrość prowadzi po prostu do rozwoju. Dobra zazdrość nie neguje drugiego człowieka, nie wprowadza złych relacji z nim, nie krytykuje go, nie chce go poniżyć, nie chce, żeby mu się działo źle i tak dalej. Dobra zazdrość po prostu powoduje twój wzrost. Natomiast zła zazdrość, moi drodzy, ona wbrew pozorom, też jest dobrym czymś, w sensie jakby można ją do czegoś dobrego wykorzystać. Dlatego, że to jest to najważniejsze, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Zła zazdrość jest pewnego rodzaju odsyłaczem. I moi drodzy, nie warto się koncentrować po prostu na tym, że jestem źle zazdrosny, tylko trzeba zadać sobie bardzo konkretne pytanie: do czego ta zazdrość we mnie się odnosi? Już mówię. Kochani, my bardzo sobie często myślimy, że kiedy mamy zazdrość, to albo myślimy, co zrobić, żeby tego nie odczuwać, ewentualnie myślimy sobie, co zrobić, żeby jakiś człowiek, jakaś sytuacja, która budzi naszą zazdrość, żeby, z tym, żeby sobie z tym poradzić, w sensie, żeby tego nie było, żeby ten człowiek, nie wiem, no właśnie, przestał robić coś, co powoduje moje zazdrości, albo żeby tej sytuacji nie było. Otóż to, to jest droga donikąd, to jest po prostu robienie z owocami, a nie ze źródłem. Zazdrość powinna w nas rodzić jedno podstawowe pytanie. Do czego ona się we mnie odnosi, czyli co ona odsłania o mnie. Koniec tak jak wam to kiedyś pewnie mówiłem przy okazji serii o grzechach głównych. Zazdrość pokazuje, że gdzieś w czymś siebie nie akceptujemy że gdzieś nie ma zgody w nas na to, kim jesteśmy. I nie dobrej, jakby dobrej niezgody, bo istnieje dobra niezgoda, tak jak mówiłem w tym pierwszym wypadku, która polega na tym, że chcemy być lepsi. Tylko gdzie istnieje po prostu nienawiść względem siebie samego, gdzie istnieje niechęć, gdzie istnieje gniew, gdzie istnieje odrzucenie, samoodrzucenie, gdzie istnieje jakby negatywne coś skierowane do mnie. I kochani, zazdrość jest drogowskazem. I dopóki będziecie sobie myśleć o zazdrości, muszę się jej pozbyć, albo muszę się pozbyć obiektu zazdrości, to nic się w Was nie zmienia. Zazdrość, tak jak każdą złą rzecz, można wykorzystać jako kierunkowskaz, jako coś, co nam pokazuje, gdzie mamy problem. I kochani, ja oczywiście nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na pytanie, gdzie macie problem. To jest coś, czego musicie poszukać, to, bo to każdy ma coś innego. Ale strasznie ważne jest, żeby tak zacząć na zazdrość patrzeć. Zadaj sobie pytanie, czego zazdrościsz, komu zazdrościsz, jaka, do jakiej to się odnosi sytuacji, do czego w jego życiu itd. i tak dalej. Zapytaj się, gdzie to jest u ciebie. Jaka negacja jest u ciebie? Dlatego, że, kochani, jeżeli z zazdrością mamy sobie poradzić, to nie poradzimy sobie w ten sposób, że zepchniemy zazdrość i będziemy udawać, że jej nie ma. Nie poradzimy sobie w ten sposób, że zepchniemy tę osobę albo tę sytuację, nie będziemy brali w niej udziału i będziemy udawać, że tego nie ma. Nie. Nadal zostanie w nas to samo, czyli pewnego rodzaju pustka, pewnego rodzaju poniżenie, pewnego rodzaju nieakceptacja siebie, pewnego rodzaju samoagresja. Musisz poszukać, do czego to się odnosi, i musisz zrobić coś z tym czymś. Jeżeli zazdrościsz komuś piękna, to to znaczy, że jest coś nie tak w twoim odnoszeniu się do własnego piękna i masz zupełnie inny problem, jakby do rozwiązania, nie problem tej zazdrości. Tylko problem Twojego stosunku do siebie. Jeżeli zazdrościsz komuś jakiejś zdolności, to znaczy, że jest coś nie tak z Twoim poczuciem Twoich zdolności. Nie rozpoznałeś swoich właściwie. Nie wiesz, że są Twoje, bo gdybyś je miał, nie szukałbyś innych. Jeżeli zazdrościsz komuś, nie wiem, pieniędzy, pozycji społecznej, to też mówi coś o Tobie na temat Twojej własnej wartości, czyli tego, że Ty próbujesz siebie zbudować coś posiadając, i kiedy tego nie masz, to uważasz, że jesteś niewart tego, i tak dalej, i tak dalej. I go nie ja wiem, że to oczywiście nie rozwiązuje jakby pytania, i część z Was na pewno jest zawiedziona. No ale ja mam zazdrość i chcę jej nie mieć. A mnie to zupełnie nie interesuje, jakby ta droga. Bo zazdrość, zazdrość jest fantastycznym kierunkowskazaniem, z czymś, co doskonale pokazuje, gdzie musisz na siebie popatrzeć i ze sobą popracować. I moi drodzy, w takim kluczu, w takim myśleniu, zazdrość tak naprawdę jest naprawdę doskonałym narzędziem do tego, żeby nad sobą pracować. Dlaczego? Dlatego, że ta dobra zazdrość po prostu prowadzi nas wyżej. Prowadzi nas do czegoś bardzo konkretnego, bardzo sensownego, do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby wzrastać w świętości. Zła zazdrość bardzo konkretnie nam pokazuje, gdzie są rzeczy w nas zranione, nieuleczone, gdzie są sprawy, którymi musimy się zająć ja nie myślę, że bardzo warto jakby odjąć z zazdrości takie odium czegoś niedobrego, czegoś negatywnego, czegoś co zawsze jest niszczące albo przynajmniej niepokojące albo trudne albo no nie. To jest narzędzie. Jestem w ogóle przekonany, że zazdrość oprócz tego, że jest jednym z grzechów głównych, bo oczywiście może z nim być, jest jednym w ogóle z darów Ducha Świętego, dlatego że zazdrość prowadzi do rozwoju albo do naprawy siebie, jeżeli tylko oczywiście się dobrze wykorzystuje. Zauważcie, mówi się o Panu Bogu, że jest zazdrosny i to oczywiście nie ma nic wspólnego z niczym złym, nie. Pan Bóg jest zazdrosny w najpiękniejszy sposób świata. Po prostu kocha tą zazdrością. I to jest bardzo piękne. Myślę, że bardzo warto to przemyśleć. Kochani, Oczywiście istnieje jeszcze jedna taka dziedzina, nie będę o niej dzisiaj mówił, bo odcinek byłby za długi, ja chciałbym, żeby on był dosyć taki skondensowany. Istnieje zazdrość tak zwana związkowa, Czyli zazdrość taka szczególnie na przykład, trudna, yy, kiedy się dokonała jakaś zdrada, albo dokonało się jakieś, nie wiem, takie naruszenie zaufania. I chciałbym zrobić następny odcinek, on będzie za tydzień, w niedzielę, tak myślę. Jakby jak odbudować zaufanie w związku, właśnie żeby ono nie powodowało to, co się stało, żeby nie powodowało zazdrości. Ale to będzie za tydzień, więc zapraszam Was na kontynuację tego. Natomiast dzisiaj proszę przemyślcie te swoje zazdrości w takim kluczu. Bo ja mam mnóstwo zazdrości. Niektóre są strasznie fajne, tak jak na przykład z biskupem Grzegorzem, które mnie bardzo rozwijają, a niektóre nie. Które mi po prostu pokazują y, elementy we mnie do naprawy, i bardzo byłoby warto no, po prostu się ponaprawiać. Więc wykorzystajcie zazdrość jako dar Ducha Bożego, do tego, żeby zrobić coś dobrego w Waszym sercu. No dobrze. Moi drodzy, bardzo jestem, muszę wam przyznać, zmęczony, bo nagrywam to w niedzielę po nocy czuwania, która tutaj była. Byłem na nocy czuwania z Koreańczykami. Zapraszam was na vloga we wtorek, pokażę wam trochę, co to w Korei robiłem. Miałem super miłosierdzie Boże z głoszeniem do Koreańczyków itd. No w ogóle super, super, super. Nic nie rozumiem oczywiście, bo nic nie rozumiem z koreańskiego, ale myślę, że w ogóle fajne doświadczenie. Więc zapraszam we wtorek na vloga. A ja chyba po prostu zaraz idę spać, bo po prostu ledwo patrzę na oczy. Spałem tylko dwie godziny w nocy. Kochani, to ja na dzisiaj. Bardzo Was ściskam, zapraszam za tydzień na kontynuację o odbudowywaniu zaufania związku, a my się widzimy w jakichś różnych innych odcinkach. Ściskam Was, pozdrawiam z Bogiem. Pa!